środę 12 października w naszym mieście gościła sejmowa podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Pierwszy raz w Koźnicach sejmowa podkomisja przyjechała tutaj zobaczyć, jak wykorzystujemy fundusze, jakie pozyskujemy, jak inwestujemy, jakie mamy potrzeby czy plany. Myślę, że wizyta owocna. Tu dziękuję szczególnie przewodniczącemu, ale także pani Ani Kwiecień, tu poseł ziemi radomskiej, która jest członkiem tej podkomisji, w wielu działaniach nas wspierała. I też myślę, że komisja będzie miała dobry przykład, że te fundusze, które realizujemy, zarówno unijne, norweskie, jak i rządowe, przy dobrej współpracy samorządu z parlamentarzystami, z rządem, możemy wykorzystać dla dobra naszych mieszkańców, bo przecież o to nam wszystkim chodzi, żeby przez lata wspomagało to. Mi chodzi o ziemię koźnicką, a parlamentarzystom szerzej o całą Polskę. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miejskim. Koźnice odwiedzili przewodniczący komisji Kazimierz Gołojuch, poseł reprezentujący Podkarpacie, zastępca przewodniczącego, poseł ziemi lubelskiej Jacek Czerniak oraz posłanka ziemi radomskiej Anna Kwiecień. Ze strony władz samorządowych obecni byli burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułchowskim oraz radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Rafałem Suchermanem. Podczas spotkania za zaproszenie do naszego miasta podziękował przewodniczący komisji. Poinformował też, na czym polega ich praca. Po prostu chcemy się zapoznać z odczuciami, również z problemami na miejscu, tutaj właśnie tak jak dzisiaj w Kozienicach. I te wszystkie uwagi, które płyną ze strony państwa, samorządowców, instytucji, przenosimy dalej, rozmawiając z ministerstwami, rozmawiając również z Komisją Europejską, żeby jak najwięcej tych środków po pierwsze przyciągnąć, ale po drugie, żeby jak najlepiej je wykorzystać, a z tym samorządowcy nie mają problemu, bo wiemy, jak tutaj sytuacja wygląda. Wizyta była okazją do zaprezentowania przez burmistrza Piotra Kozłowskiego projektów inwestycyjnych, na które gmina otrzymała środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z programów rządowych. W sumie w latach 2019-2022 udało się gminie pozyskać 160 milionów złotych środków zewnętrznych, a wartość przeprowadzonych w tym czasie inwestycji wyniosła 250 milionów. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz podziękował parlamentarzystom za współpracę, w tym szczególnie posłance ziemi radomskiej Annie Kwiecień. Naprawdę cieszę się bardzo z tej współpracy i cieszę się, że mogę ją zaprezentować moim kochanym, szanownym kolegom. Jestem przekonana i oni mi tak po cichu na ucho podpowiadają, że mamy prawo być dumni z tego wszystkiego, co się udało zrobić. Panie burmistrzu, szanowni państwo, naprawdę wielką pracę wykonaliście. Jesteście wyjątkowi, bym powiedziała. To, że tak wiele się udało, to z tego powodu, że po prostu umiecie współpracować. Umiecie współpracować ze swoją radą, z radnymi, z mieszkańcami, ale także z parlamentarzystami. Służymy tutaj wsparciem, podporą, jesteśmy także dla was. Jesteśmy pełni uznania, pełni podziwu. No, panie burmistrzu, to co pan tutaj zaprezentował, naprawdę szapoba, czapki z głów. W programie spotkania przewidziano także wizytacje prowadzonych przez Kozienicki Samorząd Inwestycji. Podróż odbyła się elektrycznym metrobusem. Odwiedzono m.in. Centrum Usług Społecznych oraz nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy PSP nr 3. Przejechano też obok terenu w centrum miasta, na którym powstaje park wodny.